przepraszam, tak, 48, 22, 523, 20, 32. Więc zapraszam Was tutaj do kontaktu. Chcę też tutaj powitać naszych widzów na Facebooku. Witam Was serdecznie. Jeżeli będziemy mieć taką możliwość, będę miała tutaj chwilę czasu, jak najbardziej będę robiła przesłania anielskie. Tylko tutaj zapewnię, że nie mogę wróżyć, tak? Nie mogę tutaj wróżyć, nie mogę oczyszczać na prośby z Facebooka. Natomiast mogę Wam tutaj zrobić przesłanie anielskie, jak nie będę miała SMS-ów na tablecie, tutaj jak najbardziej mogę te przesłania Wam zrobić. Ale też możecie mnie tutaj zapytać o jakieś rzeczy, które Was nurtują, czy w związku z rozwojem duchowym, czy jakiś temat byście chcieli, byśmy tutaj poruszyli w czasie tego programu. Jak najbardziej możecie mnie zapytać i możemy sobie na ten temat porozmawiać. Dobrze, i teraz czym ja się zajmuję? Zabrałam jak zwykle ze sobą tablicę. Możecie mnie poprosić o oczyszczenie czak. Możecie mnie poprosić o zenergetyzowanie. Jestem mistrzem Reiki Usui, mistrzem Reiki Gold i mistrzem Reiki Kundalini, więc tutaj, jeżeli chodzi o taką pracę energetyczną, już od wielu, wielu lat pracuję, z tym jestem nauczycielem, mam też swoich uczniów, więc już myślę, że jestem tutaj taką osobą dosyć wiarygodną pod tym kątem. Zresztą oglądacie programy, dzwonicie tutaj na wizję, też opowiadacie, jakie tutaj możliwości uzdrowienia się zdarzyły. Zresztą to... Ale dobrze, to o tym jeszcze pewnie opowiem w czasie programu, bo chciałabym jak najwięcej SMS-ów zrobić, a jak ja się rozgadam, to program przegadamy sobie. Dobrze, czyli tutaj jeżeli chodzi o uzdrawianie, możecie mi poprosić właśnie o takie oczyszczenia, podniesienie, energetyzowanie właśnie energii. Mogę też dla Was zrobić oczyszczenie związków, czyli jeżeli od dłuższego czasu się coś nie układa w Waszym życiu, jeżeli były jakieś kłótnie, czy wydarzyło się coś takiego, co spowodowało to, że trudno jest Wam wybaczyć lub zostawić ze sobą jakieś stare problemy i nie potraficie teraz spojrzeć na swojego partnera czystym okiem, tak, na poziomie serca, możecie poprosić o oczyszczenie takiej relacji z tego, co się zadziało, więc będzie wtedy Wam łatwiej się porozumieć, ale też może i nawet pogodzić.